Dziś śpiewająco zapraszam was do obejrzenia programu To Ciekawe, bo gościem będzie grupa Be My. Time. He's running against us time. Prawie 3 lata temu zrobili furorę w jednym z programów muzycznych, no i w końcu doczekaliśmy się, wydali płytę. To Polacy francuskiego pochodzenia lub na odwrót. Zresztą sami o tym za chwilę powiedzą. Mateusz i Eliasz Rosiński. Eli i Macia, jakby co? Nie Eliasz Eli, Mateusz, tak. I ja Rosiński. Tak. Rosiński. Tak, i ja jestem Eli, ja. On jest Macia. No to powiedzcie trochę tym, którzy dopiero teraz was poznają. Jesteście Polakami czy Francuzami? Kim się czujecie? My się czujemy, my jesteśmy z planety. Polska, nie, my jesteśmy trochę, tak, z planety Ziemia. Nie jesteśmy, mamy trochę wszystkiego, jesteśmy dumni być Polakami i dumni być Francuzami. Na przykład na Aero wspieramy wszystkim. Powiedzcie jeszcze, co oznacza tytuł? Być bardzo zdenerwowany i sfrustrowany. Aha. To jest słowo wymyślone przeze mnie. I wy tacy jesteście po prostu? Tak, tacy byliśmy przed wydaniem płyty, bo już tak długo czekaliśmy, żeby to zrobić. Rozumiem. I teraz już wydaliście tę płytę i już tacy nie jesteście. W końcu poznaliśmy ludzi, którzy nam pomagali właśnie, bo wierzyli w nas. Classical, classical, nie? Wszyscy słyszeli taką historię. Ale pomagali nam i podpisaliśmy wytwórnię Universal i stąd kasa się wzięła. Grając muzykę taką, jaką wy prezentujecie, no nie jest tak prosto, prawda? Bo najłatwiej sprzedają się piosenki proste, ładne i przyjemne. Szczególnie, że śpiewamy tylko po angielsku, więc żeby przekonać wytwórnię, że czas się uda z nami i jakąś pieniądze oni też znajdą w tym, to jest trudno. Wasza płyta pojawiła się już kilka miesięcy temu. Jak odebrali ją wasi fani? Mi się wydaje, że bardzo zadowoleni są. Znaczy, graliśmy więcej mocno rockowych, jak Woodstock i Jarocinie. I oni mówią, że to brzmi trochę łagodniejsze niż to, co słyszeli na live, ale to zawsze tak jest i to płyta jest coś innego niż na live, nie też. Inna energia i to chodzi o czymś innego. Ale jesteśmy strasznie zaskoczeni pozytywnie, bo jakby od mediów nie było jakby złej recenzji jeszcze. Czekamy. Z jednej strony Woodstock, z drugiej strony top trendy, znowu z pierwszej strony Jarocin i z powrotem z drugiej strony letnia trasa Rabia Z. Gdzie się lepiej czujecie? Na których koncertach? No, jak zrobiliśmy support Maroon 5. To było po prostu nieprzewidzialne. Tak wyjść i jak jesteś no name'em i nikt się zna, wyjść na scenę i przekonać jakby 30 tysięcy ludzi, to nie jest prosta sprawa. I to było bardzo, jakby byliśmy w strachu i coś, ale wyszliśmy i daliśmy wszystko. Dla mnie jesteście troszeczkę takim rozdwojonym Dawidem Podsiadło, francuskim, któremu udało się opanować różne strefy polskich mediów. To znaczy Dawida Podsiadło można usłyszeć w młodzieżowej stacji radiowej i zarazem w polskim radiu. Ja bardzo szanuję tego, że mu się udało osiągnąć taki rodzaj, takich różnych rodzajów publiczności, nie? Bo to jest bardzo trudne. Bardzo się cieszymy, bo ostatnio ten nasz single Time został zagrany w ogóle na takim francuskim radiu, gdzie po prostu my całą jeszcze naszą młodość po prostu wychowaliśmy się na tym radiu. To nie jest jakiś szał i to już takie jakby największe radio Francji. Sentymentalnie to jest szał. Gdybyście nie śpiewali, to rozumiem, że ty byś robił zdjęcia, a ty byś oglądał filmy na YouTubie tylko. Nie, nic nie potrafimy tak naprawdę robić niż muzyka i ja cały czas był ten plan, żeby wracać i robić muzykę, tak jak zawsze. Nie wszyscy jeszcze wiedzą, że zespół Be My istnieje. Co byście powiedzieli o swojej muzyce? Nasza muzyka to jest lekki, poetyczny sposób, aby określić nasze życie od ostatnich 20 lat.